język polski nie dopracował się takiego sformułowania odpowiedniego w języku angielskim. W związku z powyższym pozwolę sobie powiedzieć dzień dobry. Mam zaszczyt powitać Państwa na bardzo ważnym wydarzeniu 32 dni Łazarza. 32 dni Łazarza, ta liczba porządkowa robi wrażenie, przynajmniej na mnie, ale świadczące o tym, że mówimy o imprezie z długoletnią tradycją. Jest to impreza adresowana dla mieszkańców Łazarza, która ma podkreślać teraźniejszość, przeszłość, łączyć, a nie dzielić, ma być syntezą tego wszystkiego, co wiąże się z tą dzielnicą, która jest w tej chwili dynamiczna, prężna, aktywna, ale która chce myśleć o swoich korzeniach. Ale tegoroczne dni Łazarza, a zwłaszcza ta wczorajsza parada łazarska, którą myślałem, że poświęcimy ją radością niczym w czasach średniowiecznych, kiedy ludzie radowali się po zakończeniu na przykład czarnej śmierci, że przychodził czas radości, tak jak u nas po dwuletniej pandemii. Niestety ta radość trochę jest przyćmiona następnym nieszczęściem, którym nad nim spadło, czyli wojna, którą wywołał zbójnicki Putin swoim barbarzyństwem, którego trudno wysłowić w sposób taki uczciwy i bym powiedział, nie używając wręcz niecenzuralnych słów. Stąd też od samego początku, kiedy zdecydowaliśmy się z Asią, że zorganizowane będą Dni Łazarza, chcieliśmy zaakcentować to wydarzenie w sposób dosyć mocny, zaakcentować nasz sprzeciw oraz solidarność z narodem ukraińskim. I dlatego tą ideą i myślą przewodnią tegorocznych Dni Łazarza miało być razem z Ukrainą i jest razem z Ukrainą. I dlatego, kiedy odświeżyła się nasza znajomość, żeby powiedzieć przyjaźń z Dominikiem Jakubowskim, kiedy w październiku była jego wystawa autorska, plakatu, kiedy wspomniałem, że chciałbym zrobić tą wystawę z udziałem jego prac, Dominik powiedział, że z uwagi na kontakty, które nawiązał w międzyczasie, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, że możemy tą wystawę poszerzyć o udział znakomitych artystów, którzy każdy z nich jest osobą w świecie plakatu znaną i rozpoznawalną i mam nadzieję, że Dominiku to potwierdzisz, prawda? Każdy z nich, wczytując się w notki, zaliczył na swoim koncie udział w kilkudziesięciu, często 50, 70 wystawach zbiorowych, udział w konkursach na całym świecie. Każdy z nich wystawiał swoje prace co najmniej w kilkunastu krajach na świecie. Ta wystawa, oczywiście pod swoim tym, no, dokładnie rzecz biorąc, antywojennym charakterze, o sprzeciwie naszym wobec wojny, stąd też tytuł No War. Ta wystawa jest takim naszym wkładem łazarskim właśnie w to, co się wydarzyło. Dzisiejszy dzień, dzisiejsze wydarzenie będzie tego typu dowodem, tego zdarzenia, tego co się stało. Ja nie będę mówił oczywiście o artyzmie tych prac bo powiedziałbym, że się nie znam, chociaż powiedziałbym, że akurat plakat jako dziedzina sztuki zawsze był mi bliski, a wszystko się wzięło to od mojego zainteresowania dawno temu, bardzo takiego pogłębionego filmem, kinematografią, a wszyscy wiemy, że polski film i polska szkoła plakatu to było coś ważnego, a przecież wiemy, że pierwsze muzeum plakatu na świecie powstało w Wilanowie.
Także nie wdając się w ten artyzm. Oczywiście bym powiedział też, że to jak przypomniał mi Dominik, oczywiście jedna z prac, stojąca za panią doktor tutaj, ta praca współczesnego plastyka, jednego z autorów, pana Tomasza, tak? Krzyszkowskiego. Pana Tomasza Krzyszkowskiego, jest nad wyraźnym nawiązaniem do klasyki polskiego plakatu. Takiej klasyki, bym powiedział, tych pierwodzin, czy nie wiem, korzeni polskiej szkoły plakatu. Trepkowski zrobił podobny plakat zaraz po wojnie, oczywiście dotyczący innych realiów. Zatem, drodzy Państwo, zanim formalnie otworzymy wystawę i zanim pozwolę poprosić Dominika też o zabranie paru słów o autorach, no tak, no nie wiem, no mamo. Może nie znasz osobiście tych osób, bo to w sumie czy żyją w czasach internetu. Pozwólcie Państwo, że przeczytam tekst. Jestem naprawdę zestresowany, proszę mi wybaczyć za moje pomyłki. Zestresowany także dlatego, że te trwają dni. Dzisiaj mieliśmy też inne imprezy, których obsługiwaliśmy także na rynku łazarskim. Ale tekst, który na moją prośbę do tego katalogu zgodził się napisać przyjaciel Roman Twojnacki, poeta poznański. Wojna rodzi się ze zła. Budzi zło, służy złu, jest esencją zła. Wojna. Patrząc na te plakaty, pamiętajmy, że wojna nie jest inspirująca. Wojna nie może być inspiracją. Plakaty z wystawy No War to dokumenty, świadectwo emocji, notujące wściekłość, współczucie, niedowierzanie, ból i nadzieję. To nie jest opis wojny. To autorska reakcja na nową realność, w której obudziliśmy się 24 lutego 2022 roku. I tak też postarajmy się spojrzeć na całą prezentowaną ekspozycję, którą tworzą prace siedmiorga plastyków z trzech kontynentów. Ta wojna nie jest różna od innych. Zbrodnie popełniane w Ukrainie przez rosyjskich żołdaków czymże różnią się od zbrodni popełnianych już kiedyś i które będą popełniane w przyszłości? W I wojnie światowej zginęło prawie całe pokolenie. Druga wojna przyniosła śmierć ponad 60 milionów ludzi. Dała światu Shoah, bombardowanie Londynu, ale i Drezna, oblężenie Leningradu, ale i Katyń. A później? Później były te wojny mniejsze, ale znów wypełnione ludobójstwem, jak w Mylaj, w Wietnamie, w Sabri, Szatili, Libanie, rzeziami w Kosowie, Srebrenicy i Rwandzie. A jeszcze był Irak, Afganistan, Abu Ghraib i tak dalej, i tak dalej. Dziś na naszych oczach w Chinach demograficznego bestialstwa dokonuje się na Ujgurach. A w Ukrainie zbrodniarze Putina et consortes zabijają dzieci, ciężarne kobiety, starców, likwidują w sensie dosłownym całe wsie i miasteczka. Dlaczego ta wojna zaskoczyła nas wszystkich, a z jej okrucieństwem trudno nam się pogodzić? Bo tak jak naród niemiecki, Niemcy przy pomocy swej armii chcieli decydować o tym, który naród będzie żył, a który nie. Tak i Rosjanie, naród rosyjski, przy pomocy swej armii chcą fizycznie zlikwidować naród ukraiński. Nie wybierają ludobójstwa, bo dla osiągnięcia swojego celu muszą stać się ludobójcami. Rosjanie mają w tym wprawę, umieją, są doświadczeni, a okrucieństwo, szczególnie to wyszukane, brutalne, jest zapisane w rosyjskości. Jest jednym ze środków wyrazu tożsamości, trwałym elementem rosyjskiej historii i tego,
co nazwalibyśmy podszewką rosyjskiej duszy. Określamy to czasami banalnie azjatyckim barbarzyństwem, bo temu, co oglądamy w telewizji lub w telefonie, nie chcemy dać wiary. Zapominamy przy tym, że stosowanie w stosunku do Rosjan norm, ocen i wartości współczesnych, współczesnej zachodnioeuropejskiej mentalności jest nieporozumieniem. Jak można wytłumaczyć pochodzącym z biednych rejonów Dalekiego Wschodu rosyjskim żołnierzom, że dopuszczają się aktów niezgodnych z konwencją genewską, skoro oni o Genewie nigdy nie słyszeli, a konwencja jest pewnie metodą owijania nomus? Pomyślmy, czy mordujący Syryjczyków Rosjanie czują cokolwiek? Na pewno nie, bo Syryjczycy to przecież gorsza rasa, a Rosjanie to święta cerkiew, wojna ojczyźniana, Gagarin, wojna atomowa i supermocarstwo. To jest kultowe, religijne, społeczne rozejście się cywilizacji. To są proste, które nigdy się nie spotkają w czasie i przestrzeni. Wynikiem tego rozejścia się jest to, czego jesteśmy świadkami. Pamiętajmy, że istotą wojny, każdej wojny, nie jest wyzwalanie i uwalnianie spod okupacji, niesienie sztandarów, demokracji, równouprawnienia. Istotą i codziennością wojny jest zabijanie. Istotą bycia żołnierzem jest zabijanie. Żołnierz po to jest, po to się go szkoli, wkłada mu się broń w ręce, by zabijał, gwałcił i kradł. Najtrudniej podobno jest zabić po raz pierwszy. A później nie patrzy się na wiek, płeć ofiar, nie myśli się w tych kategoriach zbrodni, prawdy i kłamstwa, bogobojności i szataństwa. Wojna to wielkie ruchy wojsk, ale wojna to przede wszystkim krzyk, jęk, krew, głód, pragnienie, smród, strach i pustka w duszach tych, którzy biorą w niej udział. Bo wojna zawiesza na kołku moralne dylematy, usypia serce i głowę. Każdą wyszczeloną kulą zabija dobro, bo wojna rodzi się ze zła, budzi zło, służy złu, jest esencją zła. Na koniec pozwolę sobie na osobistą notę. W miasteczku, w pobliżu którego mieszkam, już na początku marca udało się grupie wolontariuszy przekształcić część biurowca w schronisko dla ponad 20 kobiet i dzieci uciekinierów z Kijowa, Charkowa, Krzywego Rogu, Iwano-Frankowska. Gdy po kilkunastu godzinach wędrówki, zwykle późnym wieczorem, pojawiały się w drzwiach ośrodka całe doświadczenie ostatnich dni, ukrywało się w nich twarzach i oczach, tych twarzy i oczu nie zapomnę do końca życia. Tam w kraju, z którego uciekałem, ukraiński żołnierz wykrzyczał kacapom z wojennego kraju: idź na chuj. A co ja, co my możemy im powiedzieć? Roman Chojnacki, Dąbrówka Leśna, 17 maja 2022. Te prawa należą się Romanowi Chojnackiemu, autorowi tego tekstu. Za napisanie tego tekstu, Romek, tobie serdecznie dziękuję. W pewnym sensie wyraziłeś to, co nigdy nie byłbym w stanie powiedzieć na tej sali, a co odzwierciedla emocje nas wszystkich, myślę, tu zgromadzonych, i tego sprzeciwu wobec barbarzyństwa, które się dzieje na naszych oczach. Coś, co wydawało się nierealne i że za naszego życia już tego nie doświadczymy. Romku, dziękuję ci bardzo. Nim nastąpi formalne otwarcie wystawy, które zakładam, że będzie nietypowe, poproszę ciebie
Dominiku, abyś coś powiedział o tej wystawie i o autorach. Mamy tutaj łącznie 7 plakatistów, ale mamy także patronat honorowy kilku bardzo znaczących międzynarodowych organizacji związanych z posterem ogólnie pojętym, czyli Kalanka Biennale i pani Adriana Böckle. Poster Territories, pani Nablekle ze Szwajcarii. Poster Territories ze Stanów Zjednoczonych i bardzo znana kurator sztuki, również projektantka plakatów, pani Olga Severina. I legendarne stowarzyszenie The Fort Block, związane z Olegiem Wlekenko z Ukrainy, który organizuje ekoposter Tiennale w Kijowie i to jest naprawdę w rankingu światowym bardzo licząca się impreza związana z plakatem ekologicznym. Pan Oleg Wlekenko był jednym ze strażaków, który gasił Czernobyl i przeżył to. I właśnie te doświadczenie spowodowały, że zaczął organizować taką cykliczną imprezę powiązaną z ekologią. To są sponsorzy honorowi, ale mamy też autorów. Terlan Hachi, przepraszam, nie wymówię. Kolega z Azerbejdżanu, który też organizuje międzynarodowe wystawy plakatów ściągające projektantów z całego świata. Martin Mendersberg z Nowego Jorku, Amerykanin o żydowskich korzeniach, który też bardzo mocno w swoich plakatach porusza temat Holokaustu, prześladowania i też się właśnie bardzo zaangażował w tematykę antywojenną po 24 lutego. Dmytro Dziuba, młody projektant, ale też już mający na koncie kilkanaście wystaw zagranicznych, który w tej chwili przebywa w Kijowie. Anna Black, to jest Ukrainka po mężu, ma takie amerykańskie nazwisko. Bardzo, bardzo zasłużona i wielokrotnie nagradzana na imprezach międzynarodowych plakacistka. Poza mną jeszcze mamy dwóch Polaków, kolega z Warszawy, który prosił, żeby powiedzieć kilka ciepłych słów. No to niech będą te ciepłe słowa, bo niestety nie mógł być z nami tutaj osobiście. Marek Maciejczyk i kolega z Wrocławia, Tomasz Czuszkowski. Ja myślę, że to jest takie w tej chwili młode pokolenie polskiego plakatu, które kontynuuje te właśnie najlepsze tradycje polskiej szkoły. To są ludzie, którzy biorą udział, mogą być dużo więcej. Niestety nie mamy tutaj możliwości lokalowych, żeby zaprosić więcej. W każdym razie nasza wystawa się już odbiła szerokim echem i byłem w Renu. Na Łazarzu. Na Łazarzu, ale też w Szwajcarii, Ameryce, Kanadzie, Chinach, Iranie, Iraku, Azerbejdżanie, Turcji i stamtąd miałem zapytania, czy ludzie by mogli wziąć udział w tej wystawie i musiałem grzecznie przepraszać, że nie dlatego, że nie doceniamy ich tego, co robią, tylko po prostu mamy bardzo, bardzo tutaj ograniczone możliwości lokalowe, ale w związku z tym, kto wie, czy nie będzie szansy na zrobienie następnej wystawy, w której będziemy mogli dużo więcej bardzo znakomitych plakacistów do Poznania ściągnąć i może powstanie coś, co będzie rangą mogło się równać z Warszawą, z Lublinem czy z Katowicami. Ja tu dodam, że Dominik już wymyślił dla mnie czas po. Czas po, wiadomo po czym, ale i że nawet wymyślił tytuł tej przyszłej wystawy, która ma brzmieć After the War. Tak. Oby tak było. Przeczytałem recenzentów, powiedział, że takie zdanie było, że Marek Maciejczyk, Tomasz Czyszkowski i Dominik Jakubowski emanują w sobie przyszłość polskiego plakatu. Także gratuluję. W drugiej sali odbędzie się spotkanie wieczór taki polsko-ukraiński. W tej pierwszej części prelekcję wygłosi pani dr Marta Studenna-Struch.
Kwat. Witam serdecznie panią doktor, która jest pracownikiem naukowym Wydziału Historii OM w Zakładzie Historii Europy Wschodniej, a potem będzie koncert pieśni ukraińskich w wykonaniu duetu Piawo, czyli Anna Rajewa i Barbara Krec. Będziemy prosić druga część plakatu. Proszę o odsłonięcie. To niestety to, co zrobił rosyjska społeczność. Niech ta praca będzie symbolem tej wystawy i naszego gniewu wobec tego, co się tam wydarzyło. Lepiej tak. Dziękuję wam dziewczyny. Wschodostawczyni spróbuję państwu zaproponować pewną właśnie propozycję uporządkowania przyczyn, dla których ta wojna się zaczęła i dlaczego zaczęła się akurat teraz. Zatytułowałam tą krótką prezentację, tak mi się wydaje, że Rosja i Ukraina to samo. To jest cytat i później taki już komentarz, tak, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę. I ten cytat, proszę pozwolić mi od niego zacząć i zwrócić państwa uwagę, ponieważ ten cytat jest w zasadzie tragiczny. Dlatego, że są to słowa, to nie są słowa żadnego z rosyjskich polityków wysoko postawionych, to nie są słowa rosyjskich wojskowych, to nie są słowa nawet rosyjskich historyków, ani dziennikarzy, ani ludzi, którzy mają jakiś wpływ na opinię publiczną w Rosji. To są słowa jednej z youtuberek rosyjskich, która publikuje na kanale YouTube filmiki relaksacyjne. To jest osoba, która nie ma żadnego związku z polityką, z historią. Zajmuje się techniką relaksacyjną ASMR. Jeśli państwo kojarzycie Autonomous Sensory Meridian Response, to jest taka technika relaksacji dźwiękiem. I te słowa zostały wypowiedziane w jednym z takich filmików poświęconym opowieściom o, tam jakby tematem była opowieść wakacyjna. Chodziło zupełnie tylko i wyłącznie o relaksację dźwiękiem i ten cytat został wypowiedziany na długo przed rozpoczęciem wojny, przy czym mam na myśli początek wojny, to jest rok 2014, czyli na długo, długo przed tą sytuacją. I używam go tutaj, ponieważ on jest w jakimś sensie taką tragiczną i głęboką ilustracją tego, że takie myślenie właśnie o niezgodzie na niepodległość Ukrainy jest niestety też bliskie Rosjanom. Tak? To nie jest tylko myślenie elit politycznych i wojskowych, ale to jest myślenie po prostu Rosjan. I ten cytat też pokazuje, że jest jakiś problem w wyznaczeniu granicy Rosji. Skoro dochodzę do słowa granica, to jest moment, żeby przerzucić slajd. Bo wydaje mi się, że te źródła rosyjskiej agresji na Ukrainę można uporządkować w kilku punktach. I pierwszym z tych punktów jest imperializm. To znaczy Rosja nie ma innego pomysłu na tożsamość swoją państwową, narodową tożsamość niż tożsamość imperialna. W zasadzie od Piotra I, tak od XVIII wieku, ta tożsamość imperialna jest jakby wpisana w myślenie Rosjan o samych sobie. I proszę zobaczyć cytat, który tutaj wykorzystuję, to jest cytat jednego z ukraińskich historyków, Romana Szporluka, który powiedział, że właśnie różnica pomiędzy państwami, które miały imperia, a Rosją jest taka, że właśnie tamte państwa miały imperia. I tu Szporluk używa takiego określenia, Wielka Brytania miała imperium, a Rosja jest imperium. I ta zmiana tych czasowników jest tutaj jakby kluczowa. To znaczy Wielka Brytania, Francja, Portugalia to są kraje, które sobie doskonale poradziły bez imperium, tracąc je i jakby znalazły pomysł na swoją nowoczesną tożsamość, a Rosja sobie z tym nie radzi, to znaczy bez tego imperium nie jest w stanie funkcjonować.
Drugie źródło tej rosyjskiej agresji to jest rewanżyzm, czyli frustracja po rzekomym upokorzeniu w 1991 roku. A mianowicie w Rosji jest obecne takie myślenie, że po upadku Związku Radzieckiego Rosja jako Rosja tak została upokorzona w wyniku przegranej zimnej wojny. I to jest bardzo dyskusyjne, ponieważ oczywiście jakby sytuacja gospodarcza, społeczna w roku 1991 była straszna i to jest jakby jasne, tak, że problem transformacji dotknął Rosjan w ogromnym stopniu, tylko to nie jest jakby niczyja wina poza ludźmi, którzy rządzą Rosją, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, nie można mówić o upokorzeniu Rosji w sensie polityczno-prawnym, ponieważ Rosja jest sukcesorką Związku Radzieckiego i jako taka, po pierwsze, nigdy nie ogłosiła niepodległości. Rosja ogłosiła tylko deklarację o suwerenitecie w roku 90. Cały świat zaakceptował to, że Rosja jest sukcesorką Związku Radzieckiego. Ona odziedziczyła miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Radzieckie, po Związku Radzieckim odziedziczyła wszystkie placówki dyplomatyczne, które Związek Radziecki miał na całym świecie i odziedziczyła broń nuklearną. Także ta frustracja jest właśnie, używam tu specjalnie słowa, że to jest rzekome upokorzenie. Trzecia przyczyna to jest ochrona kleptokratycznego reżimu. No Putin rządzi już ponad 20 lat i nie ma specjalnych sukcesów. Oczywiście, tak jakby ten sukces gospodarczy, który gdzieś tam koreluje z rządami Putina, jest sukcesem gospodarki ekstensywnej. Tak, Rosja rozwija się tylko dzięki sprzedaży surowców energetycznych i nie ma tam jakby innego pomysłu na rozwój tego kraju, a reżim trzeba jakoś chronić. Wydaje się, że poszukiwanie dobrze tak znanego nam z historii takiego zjawiska jak mała zwycięska wojenka, to jest też pewien trop, tak jakby w myśleniu. Pamiętamy wszyscy i myślę, że wszyscy też byliśmy zaskoczeni tym, że Ukraina tak dzielnie i tak długo się broni i takie przekonanie, że to właśnie będzie mała zwycięska wojenka, która skończy się w ciągu 3 dni spektakularnym zajęciem Kijowa, też jakby mogło w głowach Rosjan być zakorzenione. I czwarta przyczyna, która mi się tutaj wydaje bardzo istotna, to jest niezgoda na demokrację i dobrobyt w kraju podobnym do Rosji. To znaczy, wydaje się, że Rosjanie są w stanie zaakceptować, no niech już tam będzie demokracja i dobrobyt w Norwegii, no ale jakże ona może być tutaj blisko nas, tak jakby na Ukrainie. I oczywiście ja mówię o dobrobycie i demokracji na Ukrainie też z pewną świadomością, z takim relatywnym określeniem. To znaczy, dobrobyt to jest właśnie relatywny dobrobyt, ale jeśli Państwo zobaczycie, a wszyscy pewnie śledzimy media, tak, i widzimy na przykład, jak zachowują się żołnierze rosyjscy na Ukrainie, jak oni się zachowują na przykład w Buczy, to nie mamy jakby wątpliwości, tak, że to są zdjęcia, które przypominają nam zachowanie radzieckich żołnierzy. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, jakie słynne zdjęcia krążą w internecie, kiedy żołnierz rosyjski jest obwieszony zegarkami i to przypomina sytuację, kiedy wieszano flagę Związku Radzieckiego, zwycięstwo flagę na Reichstagu w 1945 roku i fotograf, który wykonywał zdjęcie, musiał później retuszować to zdjęcie, ponieważ żołnierz, który wieszał tą flagę, właśnie w kadrze utkwiło, że miał po prostu zegarki na dwóch rękach. Oczywiście to jest być może taka trochę ciekawostka, ponieważ potem się pojawiają też takie tłumaczenia, że to nie był zegarek, tylko kompas, ale no niemniej jakby wiemy o co chodzi. I to jest ten dobrobyt, a druga sprawa, i być może ona jest nawet jeszcze też ważniejsza, to jest demokracja. To znaczy jakby na Ukrainie przy wszelkich jakby wadach tego państwa, tak, i chociaż dzisiaj jest o nich trudno mówić, bo całym sercem jesteśmy z Ukraińcami, ale przy wszelkich wadach tego państwa, to znaczy wszystkich jego problemach wewnętrznych, tam nigdy nie było wiadomo, kto wygra wybory. To znaczy to nie były takie wybory jak w Rosji, tak, że można jakby z góry sobie założyć, kto jest zwycięzcą. Tam jakby do końca zawsze można było być emocjonować się tym i jakby to jest taki pluralizm, którego w Rosji nie ma. Jeden z cytatów na czerwono zaznaczony, to już są słowa Putina, jakoś odnoszące się do tych przyczyn. Największą katastrofą geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego w 1991 roku. I to są słowa, które Putin wygłosił w roku 2005. Wydaje mi się, że warto też powiedzieć tutaj kilka słów o rosyjskim myśleniu o Ukrainie, czyli jak Rosjanie myślą o Ukrainie. I są tutaj jakby historycznie takie trzy teksty, które są jakoś fundamentalne. Znaczy teksty, może powiedzmy tezy, tak? Pewne takie fundamenty myślowe. Te dwa pierwsze, które tutaj umieściłam jako pierwsze u góry, to jest idea trójjedynego narodu rosyjskiego i idea ciągłości Moskwa, Kijów, Suzdal, Moskwa. To są koncepcje XIX-wieczne, one powstały w drugiej połowie XIX wieku wśród historyków rosyjskich, którzy proponowali widzieć po prostu trójjedyny naród rosyjski, który składa się z Wielkorusów, Białorusów i Małorusów, i Wielkorusowie, jako ci Rosjanie są tym narodem starszym, tak, do którego Białorusowie i Małorusowie ciążą. Ja ciągłości pokazuję, że
centrum historyczne tego państwa to Kijów i to, co następuje jakby później, to jest ta kontynuacja państwowości staroruskiej. I ona według Rosjan jakby idzie taką linią Suzdal-Moskwa, czyli nie ma tutaj księstwa halicko-wońskiego, tak? Nie ma tutaj państwa kozackiego, nie ma Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nie ma żadnych tworów, które powstawały na Ukrainie. No i wreszcie jest produkt radziecki. W 1954 roku to była wielka rocznica 300-lecia Unii w Perejasławiu i wówczas historycy rosyjscy i ukraińscy partyjni sformułowali taki dokument, który wielotomowy zresztą, on się tak tutaj tak króciutko, to tak naprawdę był wielotomowy dokument, tezy w związku z 300-leciem reunifikacji Rosji i Ukrainy w 1954 roku. I teza jakby taka kluczowa z tego dokumentu wynikała, że owszem, tak, jest zgoda na to, że istnieje odrębny naród ukraiński, ale ten naród jest odwiecznie ciążył do Rosji i jest jakby takim właśnie młodszym bratem, nie? Czyli ta zgoda jest, ale to nie jest jakby naród w takim równoprawnym do rosyjskiego. I macie Państwo po drugiej stronie cytat z wypowiedzi Putina, który jest, ja bym powiedziała, takim miksem trochę tego wszystkiego, co powiedziałam do tej pory. Bo Putin na króciutko przed wybuchem wojny powiedział, nowoczesna Ukraina została w całości stworzona przez Rosję, albo, żeby być bardziej precyzyjnym, przez bolszewicką, komunistyczną Rosję. Ten proces zaczął się praktycznie zaraz po rewolucji 1917 roku i Lenin oraz jego współpracownicy przeprowadzili to w sposób, który był wyjątkowo niekorzystny dla Rosji, oddzielając, odcinając to, co historycznie było rosyjską ziemią. Nikt nie pytał milionów ludzi, którzy tam żyli, co myślą. Czyli wydaje mi się, że to jest taki miks, tak, który nawet wychodzi, trochę przekreśla tą radziecką, to radzieckie myślenie o Ukrainie, no jakby głębiej idzie właśnie, bo mamy tutaj bezpośrednią krytykę Lenina i jego koncepcji na Ukrainę, czyli to jest takie jakby przywrócenie do tego myślenia carskiego. No ale z drugiej strony mamy ten cytat poprzedni, w którym Putin wyraża żal, tak, z powodu największej katastrofy geopolitycznej, jaką był rozpad Związku Radzieckiego, więc wydaje mi się, że to jest jego myślenie jest właśnie takim miksem tej koncepcji carskiej i radzieckiej. Retoryka o sezonowości ukraińskiego państwa pojawiała się na początku lat 90. Bardzo często pojawiały się w prasie i publicznie takie wypowiedzi, że Ukraina jest państwem sezonowym i co gorsza, jako państwo sezonowe posiada broń nuklearną. Ukraina pozbyła się broni nuklearnej do 94 roku, ale to nie przeszkadzało jakby Rosji robić właśnie taki czarny PR i pokazywać, że to jest to takie właśnie niepewne państwo dysponuje bronią nuklearną i to jest niebezpieczne. No i oczywiście jest presja gospodarcza i różne projekty, które głównie energetyczne, które mają pokazać jakby Ukrainie, że niepotrzebny jest nam wasz potencjał tranzytowy, tak? Ukraina jest, czy była, tak? Ważną drogą przesyłu surowców energetycznych z Rosji, zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. I po pomarańczowej rewolucji zaczęły powstawać projekty, które omijają Rosję. To jest jakby najnowszy przykład też taki, jaki ja znalazłam właśnie takiego antyukraińskiego tonu w kulturze rosyjskiej i on mnie bardzo zaskoczył, ponieważ zobaczcie Państwo, to jest wiersz Józefa Brodskiego, poety rosyjskiego, który nam się kojarzy z tą dobrą twarzą Rosji, tak? To jest poeta rosyjski, który w latach 70. opuścił Związek Radziecki jako dysydent, właśnie jako człowiek, który nie zgadzał się z reżimem radzieckim i proszę sobie wyobrazić, że w 92 roku on napisał wiersz. Wiersz nigdy nie został opublikowany, ale został publicznie wygłoszony w Nowym Jorku. No i tutaj mamy cytaty. Ten wiersz jest zatytułowany Na niepodległość Ukrainy, tak? Krzyżyk wam chochły i ręcznik na drogę, pod adres idźcie na 3 litery, to wszyscy wiedzą, gdzie. Tak, niech, i to, tu mamy w ogóle bardzo brutalną scenę, taką wizualizację jakby werbalną gwałtu, tak? Niech was teraz szwaby z lachami wezmą w lepiance od tylca i z Bogiem orły, kozaki, hetmani i stróże, ale kiedy przyjdzie wam umrzeć w Buchaje, będziecie chrypieć, drapiąc brzeg materaca linijki z Aleksandra, a nie ugarstwa Tarasa. No, oczywiście linijki z Aleksandra to jest odwołanie do Aleksandra Puszkina, do wielkiego poety rosyjskiego, a ugarstwa Tarasa to jest wspomnienie o Tarasie Szewczeńce. Witamy miłośników muzyki w Domie Kultury Krąg. Cieszymy się bardzo, bardzo z naszego wspólnego spotkania. Dziś chcemy podarować wam nasze najcieplejsze uczucia i emocje w koncercie pod tytułem Księżyc na niebie. Wybraliśmy dla państwa najpiękniejsze ukraińskie romanse, lodowe pieśni, polskie pieśni oraz wiersze. Duet piało w składzie Barbara Krenc, fortepian, thank you.
Olena Jakimczuk, aktorka z Łodzi. Oj ty dziewczyno z Горіха зерня. Музика Анатолія Кост-Анатольського до слів Івана Франка. Поета описує уроди дівчини, уживаючи людових мотивів і порівнянь квьонцих фольклорі пісеньки. Ліричний богатир чує згубну фастинацію і містичну трагедію своєї мілощі. Ты же то за девчонок.
на небі. Українська льодова пісня, аранжація Федора Наденка. Відомо, що Україна посяда незвикле богатий фольклор, виповнений творчістю пшепенних мелодійних пісень, певних огня, танцю ораз старожитної ліричної поезії. Українські пісні льодові ожикають ліриком, чувощом, наповняють душу бужливими емоціями, незалежні від гатунку. Тен вахляж дознань справи, що навіть не знаю з язика, не розумію значення слух, пісні, серце в пісні слухача відповіда радосним і легким ліричним друженням. Oh!